Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, Diablo Immortal to będzie film z moimi wrażeniami właściwie, ponieważ pograłem już całkiem sporo, ale bez żadnego tam ciśnienia, nie mam żadnego ciśnienia ani na wydawanie pieniędzy, ani na osiąganie jakichś tam super celów i tak dalej, po prostu chcę się pobawić. W tym filmie powiem wam, o co chodzi z Diablo Immortal i dlaczego każdy powinien sobie to zainstalować i zagrać. A więc, moi drodzy, mamy do wyboru 6 postaci i dziwnym zbiegiem okoliczności 5 miejsc na naszych bohaterów. Coś tutaj przewiduje, że kiedyś będzie można dokupić jeszcze te miejsca. Ogólnie chodzi o to, żeby grać jedną postacią z tego, co się twórcy gry wypowiadali. Później nawet będzie można jakoś ją przenieść na inną klasę, ale nie chcę się wgłębiać. Ja gram ogólnie nekromantą, chociaż wczoraj na streamie pograłem też krzyżówką. Z klas postaci, no to są, wiadomo, barbarzyńca, demon hunter, czarowniczka, czarownik i tak dalej, co tam jeszcze, mnich, nekromanta, no i ten krzyżowiec, czy też krzyżówka. Ja tutaj, jak wyglądają? Pierwsza rzecz, pierwszy ekran, może omawiajmy to, co widzimy. No, prezentacja postaci jest 10 razy albo 15 nawet razy lepsza niż w Diablo 3, moim zdaniem. Wszystko jest wyraźne. Na PC-cie wygląda lepiej, moim zdaniem, niż na tablecie. Na tablecie jednej opcji nie mogę ustawić, bo wyskakuje, że urządzenie moje jest niedobre do tego i tych najbardziej wyżyłowanych ultra ustawień nie mogę zrobić. Wygląda troszeczkę gorzej ze względu na to, iż bardziej schody widać niż tutaj. To jest trochę dziwne, bo tablet mam Samsung Galaxy S6, zwykły, bez Lite, czyli tam powinno być rozdzielczość dosyć duża. No nie wiem, jak to jest. Oczywiście możemy sobie grać na PC-cie, możemy grać na... Jeżeli chcemy na PC-cie, to przez Battle.net oczywiście, a jeżeli chcemy na telefonie... Próbowałem na telefonie grać, dla mnie jest ekran za mały. Na tablecie bardzo fajnie się gra. Powiem szczerze, że przyjemniej gra się na tablecie niż na PC-cie, na przykład dla mnie. Po prostu wygodniej się gra. Widać, że gra była zrobiona pod mobilki, ponieważ jest no fajnie to wszystko zoptymalizowane. To samo konto można przyłączyć oczywiście do Battle.netu i gramy na tym samym koncie, zarówno na PC-cie, jak i na telefonie, jak i na tablecie i na iOS-ie, jeżeli ktoś ma iPhony też. Były jakieś problemy z Samsungami, podobno, nie wiem, u mnie na Samsungu wszystko działało od początku rewelacyjnie, także nic się nie dzieje. Dobra, zaczynamy. Mamy tutaj jaki wygląd postaci. Tak jak mówię, no ja lubię, jak ubieram w coś postaci, to fajnie wygląda. W Diablo 3, no niestety, tam jest tragedia. Bardzo słabe są te tekstury, tutaj są o wiele lepsze, chociaż też wiele do życzenia można mieć. Zobaczcie, to jest mniszka akurat, tu już są poubierane częściowo. To jest krzyżówka, czyli typowy taki rycerz. O dziwo, jest tutaj bardzo fajne tworzenie twarzy. Można, jak hełm się zdejmie, to wtedy można to zobaczyć. Normalnie takie opcje to mamy w jakichś takich zaawansowanych RPGach. Nie wiem, może będzie można kiedyś latać po prostu bez hełmu, czy też włączyć niewidzialność hełmu. No zobaczymy. Tutaj mamy czarowniczkę i mamy Demon Huntera. No, możemy sami ustawiać sobie wszystko, ale jest fajnie. No dobra, więc wejdźmy na przykład Hallakiem. Fajne mechaniki są dodane, między innymi wskrzeszanie. No tutaj oczywiście to jest MMO, więc tu jest dużo ludzi. Jesteśmy w takim mieście, mamy może mapa. Mapa głównego chyba miasta. Mamy tutaj wszystkie dostępne rzeczy. Dodatkowo możemy sobie kliknąć właśnie tak.
i widzimy cały świat na czerwono tutaj, mniej więcej na jakie poziomy są przedstawione te nasze rzeczy. Dobra. No wiadomo, można iść później, i tak ma się 60 level chyba, bo tu do 60 można dojść, tam do 50 i wszystko tłuc. Tutaj są takie dwie podstawowe rzeczy, czyli pradawne szczeliny oraz szczeliny wyzwań. Wchodzimy tutaj, modyfikując te szczeliny, tutaj drużyny się tworzą, to znaczy mogę wejść sam i tłuc sam, a mogę wziąć albo kumpli, albo z jakichś przypadkowych czterech gości, którzy się... którzy akurat będą. Szczeliny modyfikujemy takimi kamieniami, wtedy mamy tutaj jaki będzie loot mniej więcej, tak? Możemy usunąć te kamienie i wtedy ten loot nam się zmniejsza, te nagrody. Tutaj runy są, tu jakiś tam niknący żar. Podoba mi się to wszystko, to jest zasługa wersji mobilnej, że to jest takie duże. No, jak ktoś ma słabe oczy, to doceni to. Także możemy sobie zmodyfikować i tutaj widzimy mniej więcej, co dostaniemy, co nam wyleci. Znajdź drużynę, czyli od razu z tych, którzy to oczekują, nam się doładuje. Codzienne nagrody, mamy dużo, mamy takich aktywności, powiedzmy, czekajcie, tu jest bestiariusz, bardzo fajna rzecz, chociaż myślałem, że będzie zupełnie inaczej wyglądać. Myślałem, że będziemy jak w Path of Exile trochę łapać te potwory i do bestiariusza wtedy, a tutaj jest inaczej, łapiemy takie esencje i dopiero jak 10 zbierzemy, to tutaj przychodzimy i nam się w bestiariuszu coś odkrywa. Natomiast jest to fajnie zrobione. Mamy 104 sztuki potworów, prawdopodobnie to się będzie zwiększało, bo w mobilnych grach zawsze te aktualizacje jakoś szybciej są, no bo to te gry muszą zarabiać, prawda? Więc unikalnych mamy 25, rzadkich 41, zwykłych 38. No tutaj sobie klikamy i powiedzmy, czekajcie, jak to można zobaczyć. O, i na przykład ten jest, klikamy na niego i są takie rysunki. Niestety widać, że to było robione pod trochę inną rozdzielczość. I nie jest to tak ostre, jakbym chciał. To znaczy, bardzo rzuca się w oczy to, że na przykład ten napis bestiariusz jest bardzo ostry, a już tutaj szaman upadłych nie jest to ostre. Widać, że to jest jakoś przeskalowane i nie wygląda to za dobrze. A tu już jest ostre. Zwróćcie uwagę, jak ostre jest to, a to. Szkoda. No ta książka jest cała animowana, może dlatego... Nie wiem. Takie znaki są, to też nie wiadomo, co to oznacza. No dużo rzeczy jeszcze nie wiem, ale się dowiem, bo gra mi się spodobała. Ogólnie ekwipunek, bo to jest też bardzo ważne. Bardzo ważne, jak to wygląda. Ekwipunek wygląda tak. Czyli mamy tutaj mojego gościa. Możemy dowalić do niego tak zwane elementy ozdobne, czyli mamy taki ekwipunek, ale będzie to widać na nim jako coś innego. Ja nie lubię tego, ale jako że film jest, to muszę wam pokazać, a więc tutaj mam to w posiadaniu, można kliknąć. Tak, tutaj mamy, proszę bardzo, taki może być. Naprawdę świetnie to wygląda i tu pewnie będą sporo będzie jeszcze dopracowane. Proszę bardzo, następny. Ale najbardziej mi się podoba ten ostatni, który jest najbardziej taki przyziemny. Zobaczcie. Naprawdę fajne. To jest fajne. To jest takie wręcz wiedźmińskie, bym powiedział. Nie to, że wiedźmina, ale spokojnie taka postać mogłaby w Wiedźminie mieć miejsce swoje. Fajnie to wygląda. Oprócz tego jeszcze bronie na przykład, różne tam można zmieniać, broń i tarcza. No i mamy cały system tutaj
różnego rodzaju postępów. Karnet bojowy kosztuje, albo robimy za darmo, albo kosztuje 23 zł na 34 dni, czyli nie jest dużo, prawdopodobnie bardzo dużo ludzi to kupi. Wydarzenia oprócz tego mamy, tutaj już odebrałem, witamy w sanktuarium, tutaj będzie się pojawiało pewnie jakieś eventy i tak dalej, to tutaj się będzie to wszystko pojawiało. Dalej mamy co? Jeszcze pierwszy zabity dnia. No wiadomo, to jest typowa marchewka, żeby codziennie wejść i przynajmniej jednego gościa zabić, to wtedy dostajemy te nagrody tutaj, które są. Za piąty dzień nawet chyba jest... Nie, to jest żółte, ale tu już jest legenda. Tajemniczy hełm. Nie wiadomo, co to jest. Ogólnie system rozwoju postaci nie jest taki jak w Diablo. Nie dodajemy punktów nigdzie, tylko te punkty, te poziomy nam rosną i awansują nam nasze umiejętności. Te umiejętności wyglądają, moi drodzy, tak. Też dosyć to jest fajnie prezentowane. Umiejętność podstawowa, czyli ciągle tym się wali, to zobaczcie, już jest ranga 7. Nie mam pojęcia, ile tych rang może być. W każdym razie zwiększanie rangi to rozwój tak jakby tych swoich umiejętności. Szkielety, które za mną chodzą, to też widzę, że czym wyższy mam poziom, tym coraz więcej. Na początku były 2, teraz już 3 za mną chodzą. No i tutaj zmniejszają się obrażenia i tak dalej. Opisy są bardzo czytelne, to wszystko jest duże, to mi się bardzo podoba. Tutaj będzie włócznia z kości, to 34 poziom. Kościane kolce, to akurat nie lubię tego. Proszę bardzo, ponura kosa, postać upiora. Szkieletowy mak i wybuch zwłok, który działa kiepsko w porównaniu z Diablo 2, to naprawdę jest słabiutka ta umiejętność. W Diablo 2 wybuch zwłok był bardzo potężny, ponieważ był od, tutaj mamy, zobaczcie, wysadzasz wszystkie zwłoki na wskazanym obszarze, a każdy wybuch zadaje 680 punktów obrażeń wszystkim pobliskim wrogom. Wrogowie w polu rażenia większej liczby eksplozji otrzymują obrażenia mniejsze o 40%. Jak wiecie, nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś w Diablo było tak, że zwłoki zadawały obrażenia procentowe od życia tych potworów, które wysadzaliśmy, prawda? Więc to się przydawało bardzo, bo nawet jak walczyliśmy z bardzo mocnymi przeciwnikami, to po prostu wybuch zwłok zadawał proporcjonalnie większe uszkodzenia. Kto grał w Diablo 2, to wie o tym doskonale. Tutaj szkieletowy mak, to jest nawet fajne, oczywiście ten czas się wydłuża tutaj, na ile przywołujemy go. No i nie ma systemu, co jest najważniejsze. Czekajcie, bo gdzieś bym chciał wyjść. Gdzie mógłbym wyjść? Dotrzyj do obozowiska kultu potępienia. Fajnie wygląda teleport, zobaczcie. Naprawdę to fajnie wygląda i... Dobra, jesteśmy w obozowisku, stąd można od razu się naparzać. Wnerwia mnie to, że wszędzie latają ci goście i oni nieraz... Oni nieraz po prostu walczą z powietrzem. No, zobaczcie, no, szkielety... Nie wiem, dlaczego oni nie biją. Chyba ja muszę uderzyć, tak, dopiero teraz. Zatrypka jest. O, wejście do jaskini zła. Nawet nie widziałem, że tu takie coś jest. Więc tam wejdziemy. Szkielety można podrasować, tak. Zobaczcie, jak naparzają teraz. Najlepsze jest to, że ci goście, których widzimy, oni walczą z powietrzem. Tak naprawdę oni walczą ze swoimi przeciwnikami. Oczywiście w różnych instancjach i tak dalej można walczyć w grupie, ale... No cóż, z takich umiejętności, no to są zwłoki, więc wybuch można zrobić. Na tym obszarze pokazujemy. Tak to wygląda. Czwórka to przywołanie takiego maga, który jest naprawdę bardzo przydatny. Dobrze wali.
kule z doświadczeniem. Też nie wiem, już nie pamiętam, czy w Diablo było coś takiego. Oprócz tego mam jeszcze dwójkę. To jest podrasowanie tych moich gości. Trójkę to jest takie... robnięcie tego typu. Na razie dwie sztuki mam. Na początku miałem jedną, ale chyba jak poziom tego podskoczył, to wtedy druga nam się odblokowała i mogę teraz po prostu dwa razy rąbnąć, tak to mogłem raz. O, coś takiego. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, tu widzicie takie ślady, można wyłączyć, a można iść po tych śladach. Zawsze jak mamy zadanie, jak to wyłączę zadanie, no to nic nie ma, ale mogę sobie włączyć śledzenie tego zadania i wtedy pokazują się stopy, tak żebyśmy wiedzieli dokładnie, gdzie iść. W tej strefie otwarło się też siedlisko. Do tej pory nie wiem, co to jest. O, potworna esencja. O, tutaj. Potworna esencja, jak się 10 zbierze, to się w bestiariuszu... coś tam otwiera. Tutaj chyba jest jakiś gościu. Tak, tu jest walka z jakimś dużym, ale akurat nie teraz. Chyba musi być event. Albo zadanie musimy mieć. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? O kurczę. To nie tu trzeba było wejść. Chyba tak. Zbieramy wszystkie przedmioty, ponieważ przedmioty przydają nam się do ulepszania. Ogólnie mamy takiego różnego rodzaju kamienie. Zobaczcie, jak tutaj zrobię. Są runy. Z tych run robimy kamienie, takie, które umieszczamy w przedmiotach i one nam dają jakieś bonusy. Na przykład, gdzież ja tu mam... Tu mam te zwykłe kamienie. Czekajcie, czy można to podejrzeć? O, gniazdo jest wieczna udręka. Rezonowanie zwiększone o 15, to oznacza, że współczynniki naszego ekwipunku o 15% się zwiększają. 8 do współczynnika bojowego. Twoje trafienia krytyczne wywołują agonię i zadają 10% więcej obrażeń podstawowych, plus 122 punkty obrażeń na sekundę. Przez 6 sekund efekt ten może objąć dany cel tylko raz na 20 sekund. Tu jeszcze coś jest nieaktywne i jeszcze mamy ulepszenia na tym. Ogólnie te kamienie są cenne. Jeszcze... O. Oj, oj, oj. Jeszcze się dobrze na tym... No, wszystko jest większe. Jak ktoś jest przyzwyczajony do malusieńkich postaci w Diablo, będzie mu bardzo trudno. W Diablo się chodzi takim tycim, tycim gościem. Tutaj to jest wszystko większe. Mi się to o wiele bardziej podoba, bo ja lubię po prostu widzieć tego gościa, a nie takie malutkie tylko. Co do jakości grafiki, to jest ona mniej ostra niż Diablo 3, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast ogólnie... to wszystko jakoś wygląda jednak lepiej. Mimo tego, iż jest to gra mobilna. Przypominam, że gra jest darmowa, nic tu nie trzeba kupować, chociaż w sklepie trochę opcji jest. Można w sklepie kupować na przykład emblematy. To są te rzeczy, które otwierają szczeliny. Można jakieś zestawy, elementy ozdobne, no tego dużo jest, a przynajmniej dużo będzie chyba, bo tutaj na razie są właśnie do kupienia te. No, wygląda to świetnie, tak naprawdę, kurczę, bardzo mi się to podoba, rewelacja. Chociaż jestem zwolennikiem bardzo naturalnego wyglądu w takich grach, więc tutaj dopiero Diablo 4 spełni moje wymagania. W Diablo 4 o wiele naturalniej to wszystko wygląda. Tutaj jeszcze tak jest przerysowane, jak na przykład w tej grze... no jak w Diablo 3 na przykład, albo w tej grze takie metalowe dinozaury, co się poluje. To jest taki typowy... przerysowany styl, taki trochę kartonowy. I tu jest właśnie to. O, tu ten mój ulubiony gościu. Usługi. Tutaj karnet wzmocniony bojowy.
na zasadzie przepustki w każdej innej grze, z tym, że tu to jest naprawdę tanie, kosztuje 22 albo 23 zł. No, w innych grach, w Rajdzie na przykład, kosztuje to 20 euro, nie? Kurde. Tu jeszcze można sobie kupić oczywiście od razu poziomy, tak jak w WoCie. No, 10 euro to kosztuje, nie ma sensu tego kupować. Waluta to takie kulki, za te kulki różne rzeczy tutaj może jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest bardzo przydatne, czy to wpływa na grę, czy też nie, bo ja tutaj żadnych oczekiwań nie mam, no, pod względem jakiegoś miejsca zajmowanego gdzieś albo coś, nie. No i te materiały, to kompletnie nie wiem, o co chodzi. Wyskakuje tu, że to jest kamień dzikiego ognia jakiś, ale nie wiem, co to robi tak naprawdę. Jakieś zaprasza do drużyny. Nie, nie, nie. Na razie nie. Premia za zestaw rodzinny i tak dalej. 2% szans, kiedy zabijesz... O! No widzicie, no... Tak to wygląda. Wstępnie... Nawet się nie zastanawiajcie, czy to zagrać, czy nie zagrać. Jest za darmo, więc spokojnie możecie sobie ściągnąć. Na telefonie około 10-12 GB to zajmuje. Na PC-cie 22 chyba gigabajty ta gra zajmuje. Bardzo dużo fabularnych wstawek jest. O, to chyba kolega Bartes. Wydaje mi się, że to kolega jest... Czy ja mogę na niego kliknąć? Nie mogę. Ciekawe, jaka tu jest opcja, żebym teraz pogadał. No, myślę, że to kolega ze streama jest, ale coś mi mówi. Coś mi ten nick mówi, ale kurczę, ja już jestem stary i... Chyba, że tu coś się zdarzyło i teraz on coś tutaj znajomi. Bartes, zaproszenia. Dobra, zaprosiłem go. Znaczy zaprosiłem, przyjąłem, ale nie wiem teraz, co z tym dalej zrobić. Ogólnie można tutaj klany jakieś robić. Natomiast... Aha, można napisać chyba, czekajcie. Tu? Niebezpiecznie jest iść samemu. Nie wiem, co tu jest. Świat, strefa, awanturnik. Ogólnie klan pewnie jakiś założę, ale potrzeba do tego waluty. Nie wiem, jak tą walutę zdobyć, bo chciałem dzisiaj założyć. Bo może tam jakieś są profity z bycia w klanie. No przeważnie tak jest. Oprócz tego, że grać można razem. Prawda? Tu coś, awanturnik. Ogólnie, jeżeli chodzi o czat, tu coś kolega pisał. Znajomi. Ale jak klikam, widzę, że od wczoraj. No właśnie, no nie kułam tego. Nie wiem, jak to przeczytać. Widzę, że od wczoraj i koniec. Zaproś do drużyny, zaproś do klanu, dodaj do ulubionych, edytuj notatkę, a to... A to może kiedyś, kolega. Nie wyznaję się na tym jeszcze. W każdym razie, moi drodzy... jest to... Czat polski tutaj można sobie odpuścić naprawdę to, co dzieciaki, bo to chyba dzieciaki wypisują, to jest, no, aż się źle czyta. No ale cóż, taka kultura jest dzisiaj bezkarności i anonimowości internetowej. No już chyba każdy do tego się przyzwyczaił. Ja zamierzam trochę pograć, na pewno fabułę przejść, bo... A właśnie, mówiłem o tym, fabularne wstawki są bardzo fajne. Historia jest ciekawa opowiadana, no zobaczymy, jak to ogólnie będzie wyglądało. No, zapowiada się dosyć interesująco, szczerze mówiąc. Nie widzę tu na razie możliwości pay to win. Wydaje mi się, że pay to win to może być tylko w PvP. Bo jeżeli od tych kulek ze sklepu będzie zależało podnoszenie ze szczelin właśnie tych kamieni legendarnych. Czekajcie, no tu jest sklep, tu są do kupienia takie, to jest to, waluta. Jeżeli od tego będzie to zależało, no to może ludzie, którzy zapłacą, będą mieli więcej, tylko że tych legendarnych kamieni nie jest aż tak dużo. No,
Nie wiem. Trudno mi jest cokolwiek powiedzieć. A żeby klan założyć, to potrzebuje. Platyna. No i trzeba kupić tej platyny za te niebieskie kulki chyba. Bo nie wiem, jak inaczej można by było tą platynę zdobyć. Trochę lipa, że oni te szkieletorki nie atakują, jak ja nie zaatakuję. Bo żeby założyć klan, to jest co? Oddział, wyszukiwarka, tablica, awanturnik, znajomi. Gdzieś to było. Aha, ale gdzie to było? Oddział? Oddziały, utwórz oddział. Nie, to powinien być normalnie klan. Sklep, umiejętności, zadania. Tutaj jeszcze jest jakieś mistrzostwo, to w ogóle nie odblokowane. Tablice wyników, wyszukiwarka, drużyna, awanturnik, znajomi. Może tu? Klan, tak. No i tutaj klan. A co to jest? Cotygodniowe zlecenia przyjęto 0 na 12, muszę to nadrobić. Załóż klan. No i to kosztuje 3000 tej platyny. Nie wiem, skąd wziąć tą platynę. Szczerze mówiąc, czy tylko można ją kupić w sklepie? Za te kulki? Czy można zdobyć na jakichś potworach? Nie mam pojęcia. W każdym razie, w każdym bądź razie, moi drodzy, to tyle. Troszeczkę chciałem wam tylko pokazać, żeby was zachęcić, bo ja bardzo tą grę, no, nie podobało mi się to, że zamiast na peceta to wychodzi na mobilki, ale skoro wyszło też na peceta, czyli jest crossplay, to dlaczego nie? Można się pobawić, można zobaczyć, w końcu jest za darmo. A nawet jak tam, ile ja wydałem? 20, 23 zł wydałem, no żeby zobaczyć w ogóle, co to mi da, czy to będzie dużo, czy nie. No biorąc pod uwagę to, że w WoCie czy gdzieś za czołg 100 zł się wydaje, który później po miesiącu może już się odechcieć grać, no to... Dobra, to tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Napiszcie, czy gracie, napiszcie, czy wam się spodobało, czy też nie. Bardzo dużo ludzi narzeka na to, że nie ma tych takich malutkich postaci jak w Diablo 3. Rozumiecie, że kamera jest bardziej przybliżona niż oddalona. Mi to nie przeszkadza. To znaczy, chodzi o to, że mniej widać tak naprawdę i że to wszystko jest większe. Dla mnie jest to lepsze, jest to bardzo czytelne. Diablo 3 to jest wszystko takie malutkie, także dla mnie gorsze. No, to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.